Siema, witajcie w kolejnym odcinku Simsów na moim kanale. Dzisiaj przychodzę tak strasznie spontanicznie i w sumie nie mam żadnego planu na odcinek, ale to tylko dlatego, że uznałam sobie, że dzisiaj miałam całkiem udany dzień, więc muszę sobie go pod koniec spierniczyć. Więc fajnie, jakbym zagrała jakąś rodziną, której nienawidzę. Ale otomana jest troszeczkę zbyt bardzo oklepana, że tak zrymuję. Państwo otomanowie już byli gwiazdą mojego odcinka, a w sumie można rzec, że rodzina Gazeta to jest druga z kolei rodzina, zaraz po otomanach, których naprawdę nie cierpię, ponieważ ta rodzina, to jest dla mnie ciężkie wyzwanie po pierwsze, no bo może nie neguję, że cała historyjka jest fajna, znaczy fajna, mroczna, ponieważ ktoś tam zaadoptował sobie te dzieci, potem nagle wziął i umarł, więc nastolatkowie muszą podołać wychowaniu swojego młodszego rodzeństwa i utrzymaniu domu, więc ogólnie to w sumie nie jest fajne, ale naprawdę smutne i takie trochę, nie wiem, chwytające za serce. Ale też na przykład wkurza mnie takie niedopracowanie ze względu tego, że twórcy troszeczkę sobie olali sprawę. No i dobra, ktoś tam ich adoptował, nie? Potem zginął, ale żeby nawet go tam nie naszkicować w drzewku genealogicznym, no to jest taki troszeczkę dla mnie ból, i to jest kolejny aspekt tego, że ta rodzina jest dla mnie po prostu trudna do przejścia, do przebrnięcia. Wiem, że się czepiam, ponieważ jestem wzrokowcem i to mnie po prostu bodzie w oczy. Nie mam w ogóle najmniejszego pomysłu, co mogę z nimi robić. Ponieważ osobiście, jeżeli już tam kiedyś zmuszałam się do grania tą rodziną, no bo wiadomo, to jest taka trochę odskocznia od takich standardowych rodzinek, to, co robiłam z nimi, to, że oczywiście prowokowałam opiekę społeczną, żeby zabrała całą tą gówniarnię, no i nastolatkami dało się grać. Może to nie było takie ultra wow granie, no bo oni naprawdę nie mieli funduszy i nawet we dwójkę było ciężko to jakoś pociągnąć. A co dopiero z tą całą zgrają bachorów? Nie wiem, obawiam się. Mam taki delikatny zarys tego właśnie, co możemy robić w tym odcinku. Próbować przetrwać całą rodziną. Mamy 590 simoleonów plus zamówioną opiekunkę do dziecka, ponieważ no, póki te małe gluty nie dorosną, to opieka też musi być grana. Ze strony oczywiście opiekunki, a ewentualnie opieki społecznej, jeżeli coś nam nie pyknie. Ponieważ no, ta najstarsza gówniarnia ma 4 oceny, no więc nie mogą sobie pozwolić na niechodzenie do szkoły, tak myślę. A w sumie dlaczego nienawidzę tej rodziny, no bo tak w sumie nie przedstawiłam na początku, to też dlatego, że są tutaj nastolatkowie, dzieciaki i małe dzieci. Jest to dla mnie jeden wielki chaos, no i nie przepadam za tymi grupami wiekowymi. Simologia, simologia. Alojzy jest jedyny w swoim rodzaju. To wesoły dzieciak, który bywa jednak nieśmiały w obecności obcych. Ale to chodzi o obecność obcych, że z kosmosu obcych, czy obcy, że inny sim, że obcy, że go nie znasz. Tutaj mamy małe niedopowiedzenie w biografii. Jest bardzo zamknięty, ale z każdym dniem otwiera się coraz bardziej i bardziej. Czy jego rodzeństwu uda się z niego wydobyć wszystko to, co najlepsze? O, aż mnie normalnie ciarki przeszły, bo tak miałam takie chore skojarzenie, że z każdym dniem otwiera się coraz bardziej i bardziej. I ja naprawdę tak sobie wyobraziłam, że on się otwiera coraz bardziej i bardziej, że wiecie, że się przepoławia i nagle widać mu te tam wątrobę, jelita i tak dalej, i tak dalej. I potem, czy jego rodzeństwu uda się wydobyć wszystko to, co najlepsze. I tak, ojej, i tak sobie wyobraziłam. Jak oni te organy wybierają, nie przepraszam. Ilona przez całą rodzinę nazywana jest księżniczką, mała księżniczka, uwielbia być otoczona miłością rodzeństwa. Na pewno masz związki strasznie neutralne ze swoim rodzeństwem. Twórcy gry, kolejne niedopatrzenie. Teraz Grażynka. Grażyna. Grażyna miała trudne dzieciństwo. Wreszcie trafiła pod opiekę swojej nowej matki Glorii. No to chociaż wiemy, jak miała na imię ich mama, tylko szkoda, że nawet nie wiemy, jak wygląda. Gdy Glorii już nie ma, przed Grażyną stoją nie. Sorry, to imię mnie śmieszy. Przed Grażyną stoją nieznane wyzwania dorosłości oraz trudne zadania sprawowania matczynej opieki. Masz aspiracje tworzenia rodziny, proszę mnie nie oszukiwać, ty sobie doskonale dasz radę, przynajmniej lepiej niż ja. Dobra, został jeszcze ten gościu srający, czy tam szczę. Nie, srający, no Jezu, przecież no wiadomo, że on sra, przecież sika na stojąco, na pewno.
No na pewno nie. Na pewno byś nie sikał na siedząco. Gustaw nie wierzył, że ze względu na jego wiek ktokolwiek go jeszcze adoptuje. Jest wdzięczny za szansę zamieszkania w prawdziwej rodzinie. Ja bym się na jego miejscu wkurzyła, że ktoś mnie adoptował. Jeszcze se potem umarł i mnie zostawił z taką chmarą młodszego rodzeństwa. On teraz musi wszystkim gęby wyżywić, chodzić do jakiejś pracy za 50 simoleonów. A on się z tego cieszy. Jesteś masochistą, Gustaw. Chcesz być rekinem biznesu, albo raczej taką płotką biznesu, no bo nastolatek jego 50 simoleonów, no nie dam się oszukać, nie dam. Dobra, poszukaj sobie pracy na tym switaśnym różowym komputerku. Naprawdę uaktywniła im się ważna misja, mianowicie wkurzenie mnie na maksa. Wy sobie zdajecie wszyscy sprawę, jak mnie wkurza coś takiego, jak wziąć zwierzaka w pragnieniach. No skąd ja wam wezmę kasę? Macie 590 simoleonów. Przez 4 dni musimy opłacać pieprzoną opiekunkę. Te małe dzieci to w ogóle będą strasznie nieszczęśliwe, bo one ewentualnie przenocują przed domem, bo jest lato, więc im dupy nie zmarzną w nocy. I tak to jest. Grażyna se gra na kompie. Ten mam nadzieję, że poszuka pracy. W zależności, o nie, macie jeden kibel. Na tyle osób jeden kibel, to będzie walka. Podoba mi się to. Gra o tron. dobra, ta opieka przyjeżdża czy nie? No to byłoby lepiej dla tych maluchów, bo one tutaj dostają powoli szału. Kurde, zawsze przypomina mi się, żebym sobie ściągnęła tego moda na to, żeby dzieci mogły chodzić po schodach, małe dzieci, ale zawsze mi się przypomina to wtedy, kiedy nagrywam, kiedy nie mogę tego ściągnąć. Dzisiaj nie ma. Allo! Przecież nie było ani jednej oferty. Proszę mnie nie oszukiwać. Co to ma oznaczać? Nikt cię nie chce, absolutnie nikt. Oho, jakieś lagi były, chyba przyjechała opiekunka. No, i biznes od razu, no, to chyba celowo mnie chcieli odstraszyć tylko po to, żeby Gustaw sobie 52 simoleony, no super. Jezus, logika. Ja pierdzielę logika, my przecież nie mamy ani teleskopa, ani nie mamy tego, szachów, nie stać nas na to. Albo opiekunka i albo twoje młodsze rodzeństwo, albo logika, no. Zdecyduj się, mordo, dobra, jest ta pinda, więc mogę w sumie wszystkich wysłać do szkoły. Nie ma dnia dziecka. Ja wiem, że przy dniu przeprowadzki do nowego domu to i tak tam w razie co to nie będą mieć lipy z powodu tego, że nie byli w szkole, ale ja im trochę chcę im zrobić na złość, nie? I przy okazji w sumie trochę odpocząć mentalnie. Ej, on chyba chce motyla stagować. Znaczy ona. Goń motyle. Ojeju, ej, nie wiedziałam o tym. Simsy to normalnie zaskakują przez całe życie. No rusz tam dupę. Boże, drze się. Oj, naturę się uczy dzięki temu, że drze mordę do tych motyli. Też tak jutro spróbuję. A, można tu sobie kliknąć te motyle i... O, kurde, nie wiedziałam. O, cymbał! Samancia! Cała śmietanka, jeszcze ta pieprznięta Jessica obleśna. A nie ma kto ich powitać. Oh no, szybko wracać mi z tej budy. Ej, no halo, za co ja płacę tej pieprzonej opiekunce? Ona sobie na komputerku zapierdziela, a dzieci są obsrane. O! O! Szkoda, że mnie nie stać, bo już chciałam ją kurde spalić. O, Gustaw! Już sobie duperę przygruchał. Uła. Samantha ma aspirację rodzinną, to może tak z przyzwyczajenia, jak ma już tyle tych dzieciaków. Za Dupiu City to automatycznie też jeszcze i wasze przebierze. Michalina, marmurko. Flirtuj, przyjrzyj się. Albo nie, słodkie słówka, tak na hardcore. Wóz albo przewóz. Co to za ścina? A ty do pracy popieprzesz. Nie, najpierw mił. O nie. Cymbał, jak mogłeś zostawić drogę Gustawowi przez to? On nie może zrobić słodkich słówek. Nie. A Zagwiszcz? Halo, koleżanko. O, coś tam macie. Chemię zdupala. Dobra, idź do tej pracy, zarabiaj kasę, ponieważ jest srogo. Dobra, ty ich przebierasz. Gówniarnia jeszcze jest w szkole. Dobra, będziesz spełniać swoją aspirację po prostu od pierwszych dni. Nie! Już następnie nie zdążył do tej pracy pójść, już go męczą. No dobrze. Pewnego dnia Gustaw przychodzi do pracy i widzi swojego szefa, który rozmawia z najpotężniejszym simem w świecie finansów.
potężny gej. Zostaw natychmiast, zostaje wysłany przez szefa potrawę, ale szef zapomniał powiedzieć, jaką kawę pije. VIP! Te cappuccino to brzmi tak troszeczkę tak hipstersko, tak w sumie kobieco, tak kobieta bardziej zamawia z takimi dodatkami. A ta podwójna mocha grande to brzmi, w sensie, że wiecie, podwójna. Że daje podwójnego kopa i to jest w sumie taka kawa, którą się szybko pije tylko po to, żeby nabrać sił. Ale VIP jest w rodzaju męskim, więc myślę, że bardziej by poleciało w mocha grande. Nie mogąc powstrzymać się od myślenia o czekoladzie, Gustaw postanawia odwiedzić swoją ulubioną kawiarnię i poprosić o kilka podwójnych kubków mocha grande. Składając zamówienie, Gustaw bierze biszkopt i dodatkową kawę dla siebie. VIP-owi. Gustaw patrzy z przerażeniem, jak VIP zaczyna krztusić się po pierwszym łyku. Kawałek biszkopta, który kupił Gustaw, wpadł do jego napoju. Co? To jest chyba najgłupsza karta wydarzeń, jaka mogła mi się trafić ever. No w końcu mu ta kawa pasowała, tylko się zakrztusił pieprzonym biszkoptem, bo Gustaw, cholerny nie na żarty, se kupił biszkopta. Boże! Jak ja mogłam na to wpaść, że on kupi jakiś biszkopt? Ja! Jeszcze będzie przybity ziomek. No nie zarobiłeś ani grosza. O ty mendo. Co ci może poprawić? O, pooglądaj sobie z nimi TV, dokładnie. Jest, ale tu jest tłok. Jeszcze Czesiek razem z Jessiką tutaj się całują i w ogóle patologię uprawiają. Jesteś ambitnym simem. Tylko one się już wyspały, nie jeszcze śpią. Ej, nawet nie są takie wkurzające, póki co. Tak, biznes poproszę. Ej, możesz jeszcze do roboty iść? Nie. O nie. Nie jesteśmy 52 simoleony w dupę. Bo to w takim układzie Grażyna, no mercy, ty też idziesz do pracy. Tylko kurde, wtedy to trzeba będzie opiekunkę do dziecka jeszcze na dłużej zamówić. No ale no cóż, no coś za coś, no. Podejdź tu. Poszukaj czegoś, nie ma. Zapieprzasz. Dobra, ej, w ogóle zapomniałam, że twoja kumpela jest w takim układzie do kumpeli. Flirtuj z nią, zostaw tego cymbała głupiego. Okej. Okay. Macie chemię. Zaproponuj nocleg apes, tak? Nie wiem, czy ona się zgodziła, czy nie. Nie zrobiła ani że na tak, ani na nie, tylko po prostu odwróciła się tam gdzieś w bok. Ale bok to bardziej na nie niż na tak. Masz przyjaciela. Teraz będziesz mieć... Co ty, taki niedowartościowany jesteś, chcesz mieć kolejnego przyjaciela? O nie! Nie chciała się pieścić, najgorzej. Boże, tutaj się w ogóle wszyscy już zacinacie, ej. Grażyna, proponuję ci stąd wypieprzać, może ugotuj obiad dla rodzinki, makaron ze srem. Bo wszyscy są w sumie głodni, o nie, oni chcą jeszcze, żeby im pomóc odrobić lekcje. Ej, właśnie, lekcje trzeba odrobić, oni wszyscy gdzieś tutaj lekcje sieknęli, o nie. Dobra, super trafiłam. To jest twoje. To jest twoje. Proszę marsz zapieprzeć. Nastolatkom to na razie nie każe odrabiać, bo ich opieka społeczna nie zabierze. Zresztą Gustaw ma jakieś ważniejsze rzeczy do roboty niż tam patrzenie w zeszyty. Patrzę w dekolt swojej koleżance. A, pierwszy pocałunek. No tak, zapomniałam. O. Ja możemy być stałą sympatią? O. Nie, złamałaś serduszko. O nie, teraz Gustaw złamie ci kręgosłup. Idź za Simem, Gustaw. No to powodzenia życzę. O nie, zaraz to się zbączy. Nie, nie chcę tych małych dzieci. No, może tylko małe dzieci opieka odebrać. No szybciej róbcie w te pieluchy. Ojej, to też jest słodkie swoją drogą. Piękny akompaniament, dziękuję za bykanie mi do uszu. Pograj se w grę, będę grał w grę. Zacznij zawody, może zarobisz jakiś hajs. Ej, może się da, ej, bo ja w sumie nigdy tego nie próbowałam. Będę grał w grę jako Tomb Raider. Ona co? Ona też bierze udział w zawodach. A to chyba, że między sobą można brać. Ja nie wiedzieć. Mamy przecież komputera, jestem durna. Patrzcie, no w sumie to jest takie trochę cheatowanie z tym komputerem, więc na razie go nie sprzedaję, tylko jak będzie krucho, to wtedy, żeby sobie nie nabijać kabzy niepotrzebnie. No i o, no git. Bardzo fajnie, cieszy mnie to. On jest głodny. Bo to już pewnie zdechło. Nie, dalej jest świeże, okej. Okay. Czy ktoś jeszcze jest głodny? Te dzieci czy nie są głodne? No troszeczkę. A co on taki śpiący jest? Chryste. Weź tego gerwazego cholernego. Nawet nie jest tak źle. Znaczy ta rodzina dalej mnie boli w łeb,
Ale już chociaż, wiecie, już nie ma aż takiej awersji, bywało gorzej. Pobaw się. Czy wy się nie możecie tym bawić? Możecie, no to baw się tym ryjem durnym. Prawie tak samo durny ryj jak twój. I skorzystać. O nie, coś mi się jeszcze pali, no. Co to mi się w ogóle pali? Ej, co to jest za jakiś... Co to jest za jakiś, nie wiem co... Grzyb. What the fuck, co to jest tutaj? Górska agawa? Myśli o swojej duperze podczas kąpieli. No, pachory do szkoły, bucha, ha, 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 macie przypał. Teraz twoja kolej. Trzeba będzie sobie, kurde, bilety robić do tego kibla na konkretną godzinę. Bo naprawdę jeden kibel to jest zabójstwo, no i ten też jest, kurde, brudny. Ej, ty! Czemu ty do szkoły nie polazłeś? Też won do szkoły. Nie po to zamawiam opiekunkę, żebyś ty sobie do szkoły nie szedł. Co? Poproś o pomoc przy odrabianiu lekcji? Dla kogo ty możesz? Twój brat? Nie, ale on może tylko za ciebie chyba wypełnić te lekcje. Ej, no nie ma tak. Nie ma nikogo starszego od ciebie na tej parceli. No i gadaj z nią. Chyba, że opiekunka srająca w kiblu może ci pomóc. Wymagasz ode mnie rzeczy niemożliwych. No, to mnie trochę martwi. Kurde, a potrzebujesz coś do awansu? Nie, super, to ty awansujesz. A, nie spojrzałam się na to. A potrzebujesz gotowania, aha. O, nie, znowu. Pierwszy dzień i od razu karta wydarzeń. To była kolejna nudna noc. Aha, mamy godzinę 15 po południu. I Grażyna jest urobiona po łokcie, pracując przy zmywaku. To co, ten na drugim krańcu świata? Pracujesz? Skoro u ciebie jest dzień, a tu jest noc? Mon dieu, psy sedu kwity kuinalny. A załoga posła już do domu w pomocy z kuchałko. Czy Grażyna wystarczająco ufa we własne siły, by nie podpalić kuchni, czy powinno raczej zostać przy zmywaku? Odpalić palniki! No nie, no to powinno się chwalić ludzi, że oni próbują pomóc, pomimo tego, że im brak kompetencji, ale po prostu chcą. No przecież ona chyba nie liczyła na żadne wynagrodzenie, tylko po prostu chciała z dobrej duszy, no. Nie mamy wypłaty, a w dupie z wami. Wkurza mnie ta rodzina, wkurza mnie to. Mam dość. A nie, a! Tak tylko cię nastraszył, a tak naprawdę to dał ci tą kasę. 257, aha. Dobra, wiecie co, ja chyba kończę tą rozgrywkę, ponieważ przegrałam 1,5 dnia tą rodziną i myślę, że 1,5 dnia tą rodziną to jest i tak jak na mnie dużo. Dzięki wielkie za obejrzenie, zapraszam was do moich przyszłych, jak i pozostałych odcinków. Simsiki z wami, trzymajcie się, pa!